Cześć, tutaj Oczyń, witam was w pierwszym odcinku z gry The Long Dark, w której za zadanie będziemy mieli, tak dla odmiany, przeżyć, nie zabić, nie zdominować, nie zaorać, tylko przeżyć. I tak, na razie story mode nie jest dostępny, bo gra jest jeszcze w czasie alfy, wersja 1.70. Jest dostępny tylko sandbox i bez głębszego owijania w bawełnę, zabierzemy się za przeżycie. O co ogólnie chodzi w tej grze? Wybierzemy sobie faceta, no bo ze względu na to, że ja w teorii nim jestem, wybierzemy sobie faceta. Mamy dwie mapy dostępne, ja zagram na podstawowej Mysterio Lake, ze względu na fakt, że niekoniecznie mogliście ją widzieć. Gra polega na tym, że mamy przeżyć. Żeby przeżyć, musimy znaleźć po pierwsze jedzenie, jakieś ciepłe ubranie. Przede wszystkim fabuła, na razie której brak teoretycznie, opiera się na tym, że lądujemy gdzieś. Ulecimy no w hoj. Tam coś leży. Lądujemy gdzieś teoretycznie w Kanadzie. Ujany gościu. Patrzcie na górę. Jeszcze był pusty. Ja pierniczę. Jak te niektóre dziewczyny, co łażą u mnie tam gdzieś po dworze. Nieważne. W Kanadzie w czasie wielkiej zimy po rozbiciu samolotu naszym celem jest przeżyć jak najdłużej. Posiadamy własny ekwipunek, w którym na początku mamy tam jakieś ubrania założone, trochę leków, ale za to jedzenia nie mamy i picia nie mamy wcale, bo tutaj jeszcze jest istotne, że jest osobne jedzenie, osobne picie. To jest bardzo ważne. No tutaj mamy takie rzeczy jak przede wszystkim cold, który nam teraz aktualnie spada i trzeba znaleźć jakieś schronienie, żeby nie zamarznąć. Jebać Izaka. Przestań mi pisać, człowieku, bo cię jak wypierdzielę, matka cię nie pozna. No, idę go wyrzucić ze dwóch. Okej, już gościa wywaliłem. Nie będzie mi dalej truł dupy. Na czym ja skończyłem? Aha, no że przede wszystkim jest cold, więc musimy jak najszybciej znaleźć jakieś schronienie, żeby nie zamarznąć. O, już tu nam facet dyszy, bo mu zimno w hoj. A ja dalej nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem, ani w którą stronę mógłbym iść. Dalej jest hungry, czyli powoli stajemy się głodni, z głodu również można umrzeć. Jest thirst, czyli że chce mu się pić, no jakoś za bardzo mu się nie chce. I jest fate... O mój Boże, bez jaj. Znalazłem hunting rifle na samym początku gry. Takiej sytuacji jeszcze szczerze nie miałem nigdy. Więc mogę powiedzieć, że jest ciekawie. Dostęp mam do broni, chyba nawet mogę ją wyjąć, tak? O proszę, ale naboi akurat nie ma wcale. Ona się może nam przydać, jak jakiś wilk nas zaatakuje, lub gdy... Będziemy chcieli ustrzelić jelenia, którego potem można zjeść. Wejdę tu? Nie, wejdę. Moment, ściszę to trochę, bo trzę mordę. Dziękuję. Ściszyło się? Nadal dla mnie za głośno. Okej. O! Jesteśmy... na rzece. Wow, dobra. Bez sensu wlazłem na tą górkę, bo... Nie wiem, czy wiecie, ale spadając również z takiej, tego typu górki, skręcić sobie na przykład nogę lub coś w tym stylu. Tu jest wilk. Jeżeli on nas dostrzeże, to będzie lekko lipa. Kurde, dostrzegł nas. Biegnij, bo tu jest chałupa. Do tej chałupy! Ej, już tam był, widzieliście? Okej, więc biegliśmy tutaj do chałupy. Będzie nam trochę cieplej. Cold spadnie. Trzeba tu przeczekać trochę czasu. Jest ewentualnie piec. Tak, nie ma w czym w nim rozpalić. No.
Mamy jakieś części, dzięki którym będzie można rozpalić w piecu. Mamy workbench. O, to jest coś nowego. Tego nie było wcześniej. Jest szuflada. Wszystkie tego typu szuflady można przeszukiwać. Oczywiście, znając moje szczęście, będą empty. Dobrze, co tutaj jest? Tu jest What have we here? zapalniczka. Spocznij. O, tam jest kola. To się może przydać. Właściwie soda, ale kola brzmi lepiej, co? Antybiotyki. Czy aspiryna, nie Nie zwróciłem uwagi dokładnie. Dobra, dobra, dobra. O, pełno szuflad, to lubię. Hope nobody needs this Jest anymore. trochę sody. Soda jest o tyle dobra, że nie tylko daje się napić, ale trochę kalorii daje, dzięki czemu mniej głodni jesteśmy. W pozostałych szufladach standardowo nic. Jakieś bandaże. Pork and beans. O, lampa. Lampa to spoko rzecz, jeżeli ma się czym w niej palić. O, to też jest spoko. Otwierasz do konserw, bo jeżeli otwieramy konserwy, lol, tu mogę wejść. Jeżeli otwieramy konserwy bez otwieracza, to trochę jedzenie się traci przy tym. Dobra, jest jeszcze góra, możemy wejść na drugie piętro. Czy na pięterko, bym to tak nazwał. Tu mamy łóżeczko. Gdybyśmy byli bardziej zmęczeni, opłacałoby się wyspać, ale na razie nie. O, jest jakaś kurtka. Mam nadzieję, że cieplejsza niż aktualnie nasza. Dobra. Na razie tu nic bardziej ciekawego. Painkillers. Tu. Tabletki przeciwbólowe. Jakieś jedzonko. Znowu I could soda. use I jeszcze this. batonik. Zawsze więcej energii. Znowu piecyk na górze, ale to już chyba koniec rzeczy, które znajdują się w tym domku, niestety. Nie wiem, czy chcę wychodzić. Na razie jest jeszcze mi zimno. Zazwyczaj jak jest zimno. Znaczy, a po pierwsze to chciałem sprawdzić. Food drink na razie nie. Clothing. Tak, mamy też ograniczoną ilość rzeczy, którą możemy nosić, i dlatego zaraz będzie coś istotnego. Tutaj jest plus 2, plus 2. Aha. To jest kurtka, którą jeszcze oprócz tego wszystkiego możemy na siebie założyć. To jest bardzo spoko. Aktualnie all first aid mamy tak, trochę antybiotyków. Antiseptic. To jest jakieś tam lekarstwa. Nie wiem nawet co to znaczy. Jeny, możecie mi napisać, co znaczy antiseptic. Potem trochę bandaży i leków przeciwbólowych. First aid food. Jedzonko. Jedzonka mamy niedużo, bym powiedział, jak na ten moment. Nie za wiele tu znaleźliśmy. Jakieś tam materiały, dzięki czemu będzie można ewentualnie napalić w piecu. Czego na razie nie chcę robić, bo szkoda mi tych materiałów. Mamy lampę, która ma sporo. Sporo ma paliwa, tak? To się może przydać. Mamy bedroll standardowo, ale z bedrolla w tym momencie nie skorzystamy. Ja bym chciał się pierdzielnąć na godzinkę. On zawsze tutaj przez tą godzinkę, wydaje mi się, ten wilk może gdzieś tam pójść w cholerę. Nie chcę tutaj przesiedzieć tej godzinki, wolałbym przeleżeć. Trochę odpoczął nam. Cold spadł, myślałem, że trochę bardziej spadnie. Good standardowo, kiedy śpimy i pragnienie rośnie, ale jeszcze z godzinkę prześpię, żeby się ogrzał nam kompletnie kolega. Jest wystarczająco. Zmęczenie to rzeczywiście spadło, więc teraz będziemy mogli sporo przebiec. Jest nam ciepło. Co do jedzenia i picia, to na razie myślę, że nie będę. O, i przegapiłbym, a tutaj była jeszcze That'll come in apteczka. handy. Trochę w niej rzeczy było. Czasami można się zagapić, dlatego lepiej tą lampę czasami wyjąć i podpalić oczywiście, ale żal mi cholernie paliwa, bo wiem, że to może się źle skończyć. Nie wiem, no chyba już tu więcej rzeczy nie ma. Jeżeli coś przegapiłem, to jestem nubskim nubem. Jeszcze zobaczę, czy można coś tutaj zrobić. Workbench. Fishing tackle. To wydaje mi się, że można wędkę robić. Hook. Aha, potrzebny jest hook i lina. Żeby zrobić hook, trzeba scrap metal, a linę trzeba gut. Snaker jest jeszcze ewentualnie. Co to jest? Jaki snaker? Snary.
Snairy, to się czyta Snairy. Nie mam nawet narzędzi, żeby za bardzo zrobić, więc to, że zlipa. Ewentualnie możemy tu wrócić. Mam nadzieję, że tego wilczka nie... Ja pierniczę, no. Skubany. Spierniczaj. Spróbuję wyjść drugim wyjściem. Ogólnie, jak zaczęliśmy, było tak... Wieczór, nie wiem, która była właściwie godzina. Mamy gdzieś tu pokazaną godzinę? W każdym razie pisze nam, ile już żyjemy. Spróbuję wyjść tędy. Może teraz mnie nie zauważy. I pójdę w stronę tego właśnie... w stronę tej zamarzniętej. Kurde, ile tych wilków? Popierniczyło ich do reszty? O, dobrze sobie nogi nie skręciłem spadając. Właśnie tego owego Mysterial Lake. Chociaż szczerze, skoro tam są wilki, a tam są tylko takie budki, dalej dopiero są domki. Trochę już grałem, więc wiem. O, w mordę jeża! Dobra. To był przykład, jak przestraszyć wilka. Trzeba bardzo szybko klikać oba przyciski na raz. Jedyne, co mi się poszczęściło, że nie zdążył nas mocniej upierdzielić, oprócz tego, że jesteśmy ranni, znaczy, że właśnie, że nie jesteśmy ranni, że mnie nie skaleczył w żaden sposób, że nie ugryzł, nie zrobił żadnej rany, bo wtedy bym musiał założyć na siebie bandaż i z tym bandażem przespać parę godzin, żeby się wyleczyć. On nas tylko zranił. To, że nas zranił, to nam za wielkich rzeczy nie robi, tyle że życia nie mamy 100%. Ale ja żyję. To jest istotne. Ja żyję i chciałbym biec po torach w tamtą stronę. Zdaję sobie sprawę, że tam coś może być ciekawego. Co to jeszcze się okaże? Na razie widzę jakieś pociągi. Lubię pociągi, więc się do nich przebiję. Kolejny wilk was popierniczyło dzisiaj? Niech się jakąś... W ogóle żadnej sarny nie spotkałem. I same wilki. Co się dzieje? Są my wilki. By naboje mi dali, to bym ustrzelił takiego w łeb. Jak tam? Na razie nie jest aż tak zimno. W dzień oczywiście jest cieplej niż zdecydowanie w nocy, czy tam pod wieczór. Nie wiem, co jest przegięcie. On tu gdzieś łaził, ale... Kurde, jeny. Cienie ptaków się przestraszyły, mi cholera. No kurwiszonie, ty. Da się tu wejść do tych... Da się przywalić wilkowi w papę. No, albo umrzeć. No. You died from lost blood. No to był po prostu szczyt szczytów, nie? Zginąć w pierwszym odcinku po 4 godzinach 17 minutach, ale ten wilk jakoś nie chciał za bardzo uciec po strzale mu w pysk. A widzieliście pasek życia, jak mu schodził na górze? No nic. To nie był największy wyczyn, ale ze względu na to, że to jest pierwszy odcinek pokazowy, wy macie możliwość się wypowiedzieć na temat tej gry, macie możliwość trochę mi pomóc. Jeżeli macie jakieś propozycje za dużo w tej grze, szczerze mówiąc, nie zaszalałem. No bo tu jest bardzo dużo do zwiedzenia, do pochodzenia, do zdobycia. Mój rekord to chyba przeżyłem z 5 dni, coś takiego. 4 godziny to jest wybitnie słabo, ale jeżeli chcecie więcej odcinków z The Long Dark, napiszcie mi w opisie i jeżeli macie jakieś porady dla mnie, też możecie napisać. Ja wszystko przeczytam. I to chyba by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodoba i do zobaczenia w następnym ewentualnie odcinku. Ja się z wami żegnam, na razie. Cześć!